Witajcie, Maćki, z tej strony Travel, w zapewne ostatnim odcinku z Hardman 4 na modyfikacji Kizraś, jako Niemcy. Jak zwykle tutaj dostajemy tyłek od jakichś eventów z naszych okupowanych regionów. To co obecnie chcemy zrobić, to dokończyć to już drzewko narodowe i w międzyczasie wykończyć Amerykę, bo to tylko oni zostali. W sumie nic, to nasz, nie mamy jakiegoś problemu z nimi, po prostu to Amerykanie. Więc teraz zajmujemy się oczywiście jakimiś takimi, no szczerze powiem, takimi graficznymi sprawami. Realnie nie wiem, co to państwo niby robi. Ono po prostu jest. Możemy ją zaprosić do Middle Europy. Wie, czy to chodzi o to, że my możemy po prostu to robić? Wow, dosłownie możemy przejść przez każde państwo i kliknąć to i będą teraz wow, musimy przeklikać wszystko. Myślałem, że nie trzeba będzie tego robić, myślałem, że to będą jakieś decyzje, będę mógł sobie przeklikać tak normalnie, a tutaj muszę po prostu przyklikać w taki sposób. No dobra. W takim razie włączamy czas. Tutaj będziemy dostawać co chwila te powiadomienia. Tak naprawdę to jest nic, ale niech oni się tutaj do nas dołączają. Czekajcie, czy tylko możemy do Middle Europy zaprosić. Znaczy Middle Europy. Tak się nazywa? Tak, Middle Europa. Zapomniałem, jak się nazywa nasza frakcja. Ten gość jest trochę śmieszny. Czy do Middle Europy możemy tylko zaprosić ludzi, którzy są w Europie? Wow. Co nie mądre. I trochę czasu nam, że tak powiem, usunęło z tego. Ale okej. Okej, tutaj idziemy dalej. W ogóle patrzyłem sobie na MIO statków i okazało się, że 10 poziom jeszcze nic nie powoduje, więc będziemy musieli jeszcze sobie trochę dobić do MIO, tam łodzi podwodnych realnie. Ale tak naprawdę i tak musimy poczekać na wszystko. Tutaj sobie weszło nam kilka produkcji z celu narodowego. Ale na razie wszystko ładnie wygląda. To co się zorientowałem, że z ciężarówki nie miałem żadnych właśnie producenta i teraz mi się wszystko będzie aktualizowało z ciężarówkami. Nawet śmieszne, nie powiem. Handel. No, widzę, że tutaj możemy coś z handlem porobić. Bo jak sobie robię konserwację, co akurat mi się przydaje, to w sumie w miarę dużo tutaj zasobów oszczędzamy. Tutaj wysłałem już oczywiście te wszystkie dywizje. Nie wiem, jak jeszcze tutaj to wygląda, bo tutaj chyba jeszcze płyną, czy... Znaczy się, ja ich włączyłem, żeby się ćwiczyli, tam są takie pojedyncze dywizje, które będą się ćwiczyć. Coś tutaj mamy ciekawego. Po co nam to dokładnie, to ja nie wiem. Na Lowe Arstia? Zobaczymy, co tutaj mamy. Okej. Na pewno się stworzyły nowe partie. Tutaj mamy PUS. A tutaj mamy Bena. Tutaj jest Bena. Bena. Nie zobaczymy. Wow. British National Associate. Już nie by było, gdybym zgadł. Okej, w takim razie dalej robimy tutaj. Chcę już sobie po prostu całe drzewko badań zrobić i wow, pokazuje jakbyśmy nie mieli szans z nimi, co jest nieprawdą, bo wiecie, a nie, po prostu pokazuje, że dywizje się niby jeszcze szykują. Trochę je wysłaliśmy na środek niczego. Ale tutaj na przykład się nam jedna dywizja robi. Tutaj wysłaliśmy ich do Tybetu. W razie czego. Dobra.
A nie mam już najlepszy silnik. Czekajcie, to jak tutaj się odblokowuje ten silnik? Wiem, że gdzieś się odblokowuje Jet Engines i Jet Engines odblokowuje ten. Możemy dać do normalnego. Dobra, bierzemy tutaj. I. To jest dokończone? Nie, właśnie nie jest. Ciekawe. Dobra, w takim razie robimy heavy. No i oczywiście czekamy. Bo to zajmie nam jeszcze kilkanaście dni. A to tak naprawdę. Tak naprawdę, jak tutaj przejdziemy wszystko, no to powinno być w miarę okej. Mamy jeszcze oczywiście tutaj, mamy to tak mega dużo napakowanego. Trochę nieschowanych, ale. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co w ogóle co będzie. Na pewno generałowie powrócą nasi, których tam wysyłaliśmy. Zawsze mnie dziwi myślenie, że jeżeli damy, żeby jakiś gubernator, który był generałem, wyślemy tam i będzie coś dobrego, to nie wiem, kto tak myśli. Tutaj możemy te samoloty porobić. Ten samolot na 150 dni. Wow. To coś, że tak powiem, zepsutego. Naval ma już zrobiony. No, tak naprawdę możemy porobić, nie wiem, jakieś high agility, że już możemy. Oczywiście to da nam, że to będzie ten samolot, więc tak mało co to pomoże, ale zobaczymy. Realnie to, co moglibyśmy sobie przejść, to poszukać sobie tych, które nam po prostu. Polityki do tego, żebyśmy mieli jakieś fajne, żeby coś nam dawały jednak. Tutaj zazwyczaj mam te same polityki, ale na przykład tutaj już nie ma, więc to zróbmy. Tutaj jeszcze mamy, jak mówiłem, dwa badania, więc jeszcze trochę pójdzie. Agility tutaj jest. Tutaj też możemy? Nie, nie możemy. Ale czekajcie, bo mamy to. Nie, to nie jest jakieś dobre. Zrobimy sobie w takim razie ten. Tutaj, o, Agility. Agility akurat jest jedną z tych lepszych. Więc zostawiamy sobie. Tutaj jeszcze trochę jest takich pojedynczych do zrobienia. Tutaj sobie zmieńmy na Reliability. I nie pamiętam, czy musimy ulepszać to? Chyba nie. Tutaj. Co my zrobiliśmy? Nie wiem nawet, jak to zrobiliśmy. Wiecie, czy jak sobie. Tutaj to nawet nie mamy nic wybranego, więc. Nie da się. Czy jak sobie to zrobimy? Tak, to. Wtedy chyba usuwa. Dobra. To zrobiliśmy. Te armie są w miarę gotowe. To, co możemy zmienić, to tylko na ten rozkaz. By już było. Dobra, trochę sobie porobiliśmy. To możemy też sobie wziąć. Szkoda, że nie mogę sprawdzić, jaki mają w tych regionach. To nie są. A, możemy sprawdzić. 21. No, trochę nie powiem, tego zbiliśmy, bo realistycznie to tam trochę zamieszaliśmy u nich, ale aż tak nie powinno być źle. Okej, w takim razie. Wracamy. Tutaj na południu wygląda, że w ogóle ładnie to wszystko będzie. Północ też. Jeżeli chodzi o samoloty, to nie są samoloty tutaj. To my oczywiście podpięliśmy już tutaj, więc to nie jest. German Empires. Three Armored. Wydaje mi się, że dosłownie oni robią jakieś ostatnie decyzje, czy coś takiego. Tutaj gdzieś było. Tutaj jest. No gdzieś tutaj sobie mieli taką odblokowane decyzje do tego. Oczywiście może nie mogą zrobić, bo nie mają terenu, ale zobaczymy. O, co się naprawiło też? Naprawiło się, ale i tak musimy ich wytrenować. Ok, jeżeli już tutaj wszystko mamy, no to odpalamy. I wypowiadamy wojnę, ale oczywiście tutaj dajemy Call Allies. Oni też chyba mają jakiś taki bonus, albo my mamy taki bonus, który jesteśmy właśnie, że sojusz z Ameryką, albo może nam się już usunął.
Okej, co najwyżej zobaczymy później. Tutaj nie masz, że tak powiem, dużo zielonego, ale nasze samoloty powinny niedługo tutaj przylecieć i wesprzeć. No i już zielono się robi. Na zielono tutaj wszystko już widzę. Jest. Okej. No, kolejny minusowy event. Ale jak to wygląda? Bo zrobimy descent w sumie na Waszyngton. Tylko Waszyngton nie jest stolicą. Stolicą jest Baton Rouge. Więc trochę śmiesznie. O, jakieś 10 ma... 10 tamtych blokuje mnie. Tutaj trochę zniszczyliśmy, nie powiem. Ale mamy bardzo dobrą, jeżeli chodzi o to, obstawę. Tutaj widzę, że zmechanizowane wysłali. Wiem dużo. Tutaj jest jakiś emergency. Więc też nie jest jakiś potężny. Naprawdę walczycie przeciwko pływającym czołgom, więc co wy myślicie, że co się stanie? Okej, okay, Waszyngton zdobyty. Więc jedyne co nam zostało, to po prostu rozejście się dookoła i czekanie, jak ktoś tutaj przypłynie do nas, żeby po prostu stanąć, bo nasza większość dywizji jest tutaj. Uuu, ale sobie krążyliśmy tutaj ich. Dobra. No, powoli wchodzimy. Jeden z lepszych rzeczy to jest, jeżeli się jest na południu, bo wtedy można sobie trochę popchnąć szybciej ten froncik. Tutaj patrzę, co jest. Że tak powiem, powoli wszystko idzie. Ale i tak dobrze, że to idzie powoli, bo my mamy do wykonania to drzewko narodowe, które trochę pozostało. Okay, bierzemy tutaj, jeszcze tamten zrobimy i zobaczymy, czy coś to zrobi. Jak to wygląda z tym? Rosyjski czołg. Ze wszystkich musiał to być rosyjski czołg. Ok, Modern Tank, preset, bierzemy to. 20. Wow. I tutaj chciałem sobie dać tego. Boom. Boom. To zrobimy sobie od razu. I produkuj mega dużo czołgów. Potrzebujemy po prostu tych czołgów teraz, żeby zastąpiło nam nasze te stare modele. Tutaj widzę, że jest dużo ulepszania. Wow, jeszcze możemy coś ulepszać do tego? A tak, bo przecież wszystko zmieniliśmy. A jednak trzeba to zrobić. To są nowe modele, czy to są te same, które... A zobaczmy, co to będzie. Przynajmniej mniej będziemy tracić tego. Gdzie jest ta artyleria? Bardziej na wzrok to wszystko robię. Więc... Bum, 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 bum. I jeszcze ciężarówki. Okej. Okay. O, w sumie samoloty też, jeżeli tam to było, to znaczy, że samoloty też. Podoba mi się, że Close Air Support mamy. Możemy go w sumie wyłączyć. Tak, tutaj mamy ten problem. Ale i tak niedługo będziemy w ogóle zmieniać te samoloty, więc... Aż takie, nie powiem... W sumie robimy to tylko po to, żeby nie było tego. A w sumie ta część z tych to jeszcze ma. Robi się mijo, więc. O, i tutaj jeszcze jakieś dostatków widzę. No tak się kończy, kiedy się napakuje tego. Mnie nie obchodzi zbytnio, że tam jeszcze trochę jest tego czasu. Tutaj ten. Boom. I idź w takim razie. Mamy mnóstwo tych manpowera, nie powiem.
Dobra, co tutaj jeszcze mamy? A, mamy jeszcze te statki. Tych w ogóle jeszcze nie zaczęliśmy produkować, więc... więc w sumie możemy to pozmieniać. No i chyba nigdy nie zaczniemy, bo nie będziemy mieć nigdy wystarczająco fabryk. Już... coś się tak chyba nam zmniejszyło? Dobra, w takim razie zmniejszmy. Może dosięgnie już tam. No, chodzi o to, żeby tutaj tylko zostało porobione. Zmieńcie w takim razie tylko rozkaz, na kogo idziecie. Mamy 500 niszczycieli. Myślę, że większość z tych i tak by poszło na złom po tych wszystkich wojnach. Tutaj widzę, że nasze dywizje, one tak powoli wszystko idą. Tutaj jak to wygląda z tym? Tutaj ja chciałbym to zostawić po prostu i wysłać gdzieś indziej dywizję. Więc jakby tutaj mi sojusznicy przyszli i obstawili to wszystko, to by było fajne, tylko że oni przychodzą i wychodzą. A ja już w sumie nie mam zbytnio armii wolnych. Mamy to w sumie, te dywizje, takie wolne. Chyba to wyćwiczymy sobie. Co tutaj mamy? No template, advanced artillery, modern tank. Nadal tworzymy advanced artillery? Mi się wydawało, że już nie tworzymy. Może po prostu źle wybrałem. No, te modele trochę takie wyglądały podobnie. Ok, plus te 10% naprawdę oddaję. Dobra, spróbujmy sobie z rezerwy pobudować. Tutaj widzę, że trochę nam brakuje tych samolotów, to i tak mamy mega dużo, więc w sumie nie jest nam potrzebny. Closer support. Ale i tak byśmy sobie to wzięli, więc tak. Closer support to nie jest. To jest to. Tutaj dajemy sobie closer support. Boom. Boom. Co jeszcze jest? Tego się nam nie uda zrobić, więc teraz byśmy naval bomber. Naval Bomber. Od czego tutaj mamy? Main Armament. W sumie produkujemy ten, więc powinno być w pewnym czasie. Ok, więc się niech ulepszają te. W sumie raczej nie mamy w zapasie nieco tego. No i oczywiście tutaj widzę, że nie mając tego, wszyscy chcą teraz nam wysyłać. Ja mam konwój 4000. No, sporo. Ok, i oczywiście co się zrobiliśmy to, więc teraz będziemy mieć to air defense, czy chyba to bardziej się opłaca. Air attack, ground attack, range, czy nie, to się opłaca. Ale to tylko ustawiamy i tak zapewne z tego nie będziemy korzystać. Ameryka powoli upada, to nie jest tak, że oni będą mogli się jakoś obronić przed naszymi atakami. Chociaż się bronią w miarę. Jak to wygląda w powietrzu? Tutaj jest mnóstwo tych samolotów. A my żadnego nie wysłaliśmy? Tutaj niby są samoloty. Czy one nie mają po prostu misji? Część z nich nie miało misji. I teraz w sumie chciałbym zobaczyć, tylko mamy dużo tego. No, nie powiem, teraz trochę lepiej to wygląda. O, i tutaj mamy... Wiedziałem, że gdzieś zostawiłem te samoloty i tutaj były. Dobra. Ok, w takim razie to robimy. Co tutaj musimy? All state on bar have zero resistance. What? Zero resistance? Przecież oni zanim dostaną to zero resistance, to minie miliard czasu. Dobra, nie. To tak naprawdę nie jest mega ważne, więc sobie to pominiemy. Tutaj zanim zrobimy ten samolot, to też minie
trochę dużo czasu. Ktoś chce dołączyć do wojny. Ale do której wojny? No chyba do tej, której jesteśmy obecnie. Okej. Okay. O, i chyba już jesteśmy na końcu drzewka, bo nie widzę już takich badań, takich typowo ważnych. Dobra. Tej się... Tak, nie powiem szczerze, zatrzymaliśmy. Okej, okay, Tybet dołączył. Okej, okay, Ameryka okazała się trudniejsza. Jest kompletnym bastionem u siebie. Ale mówię, wystarczy trochę desantów i powinno się wszystko udać. A teraz tylko to przewiniemy. Podoba mi się, że taki trochę rytm właśnie jakby z fabryki był. Okej. Okay. I co? Tutaj nie włączamy. Mamy oczywiście tutaj agentów, więc możemy o to robić. Uwielbiamy to robić. Mamy jakiegoś agenta na trzecim poziomie? Już nigdy nie widziałem, więc coś takiego chyba nie istnieje. Okej, okay, więc tak, Tybet jest. My jesteśmy w sumie zapewne w wojnie z Tybetem. Więc możemy coś przynajmniej porobić. Nie wiem, czym to jest te kuchenszum. Po prostu to dają. Dobra, wystarczy było tutaj po prostu zaatakować i za chwilę Tybet padnie. Jeżeli chodzi o Waszyngton, to my realistycznie tutaj wszystko mamy w miarę zrobione dobrze. Teraz musimy tylko znaleźć, wiecie co, że zamiast tego zrobimy tak. Wybierzecie to. I weźmiecie resztę Tybetu. A ja się tym nie będę angażować. To będzie od was zależało, co chcecie zrobić z Tybetem. A ja wysyłam nasze wojska do Ameryki. Okej. Okay. Mam oczywiście tu no template, bo produkujemy mega dużo czołgów, które chcemy później, które później będziemy zastępywać. What? Wreszcie się wam udało? Po takim okresie? No w sumie nie powiem, tutaj dosyć dużo tego. I raczej się wam tego nie uda robić. Tutaj widzę, że co tutaj jest. Wydaje mi się, dołącz do Rojś Paktu, kiedy tak naprawdę jest on naszą marionetką. W ogóle oni chyba są właśnie bez marionetek. Oni są po prostu jako to. O, mogą zrobić o tu. I to jest fajne właśnie, to było fajne. To zrobili. Okej, okay, realistycznie to my nie ma kompletnie żadnych ruchów w tą stronę. Tutaj widzę, że zaczęli nas atakować Amerykanie. Nasze dywizje dopiero płyną, więc raczej sobie nie poradzimy tam. Oni mają te super zmechanizowane dywizje, nam by to zajęło miliard lat, zanim byśmy zmechanizowali własne. Ile mamy w ogóle na zapasie? Zapewne i tak zbyt mało, więc będę się pytać. Okej, okay, mamy tą.
Chodzi o to, żeby te wszystkie tereny miały zero resistance, to jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Dlatego, jako że to już ma 25 minut odcinek, zrobimy tylko o to, establish uran i coś tam. Coś na samym końcu. Okej, to jest na samym końcu. Dobra. Chodzi o to, że gdyby to było wcześniej, to byśmy mogli to zrobić w tym odcinku. Raczej już będę kończyć. To jest śmieszne, że Ameryka po prostu jest na tyle. Teraz się okupowała. Okopała, że nic nie mogę zrobić z tym. Część dywizji w ogóle straciliśmy. Właśnie teraz zauważyłem. Okej, trup surcz. Byliśmy pod jakimś trup surcz? Nawet nie wiem, co to było. I jak to wygląda? My straciliśmy 2 miliony. Oni stracili. What the hell? Ile tutaj jest? My oczywiście niszczymy im te wszystkie statki. Ale. Jak? Jak wy to robicie, że tak dużo tego jest? Nasze samoloty to akurat nie powiem. Bazunia i one naprawdę są mocne. Wiecie, mamy ten silnik, w sumie to chyba możemy zrobić lepszy. Tactical. Mamy tactical jakiś? Advance. Tak, mamy coś takiego. Okej. Tutaj dałem te samoloty. Teraz sobie tylko powymieniamy. Okej, okay. Realistycznie Ameryka, no, trudno żeby upadła, tak teraz patrząc na to, my i tak będziemy mieli tutaj, oni mają 95%, no trochę mocno, więc my zanim sobie zrobimy ten collaboration government, to minie sporo czasu. A żeby ich pokonać w ogóle rzecz biorąc, to mówię, to desanty i desanty, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. No zobaczymy, może następny będzie ostatni. Więc widzimy się w następnych odcinkach, chyba. No to cześć!